poniedziałek 14 czerwca w Teatrze Robotniczym w Bielawie odbyły się uroczystości związane z 15-leciem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dzisiaj jest taka impreza bardzo uroczysta. To jest 15 lat Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Naprawdę wartało to założyć i warto jest przedłużenia tej dalszej współpracy z ludźmi. Bardzo dużo do nas przychodzi nowych ludzi. To jest odskocznia od tej właśnie pandemii, nawet w tamtym roku 2020, teraz 2021. To jest naprawdę bardzo gorący okres, ale jednak ludzie przychodzą, potrzebują integracji i zapraszamy chętnie na następne jeszcze semestry, na następne lata. Także bardzo miło mi gościć wszystkich obecnych i nieobecnych, którzy w zasadzie przez ten okres 15 lat to było nawet i 300-350 osób. To jest dużo, a zarazem mało. Także serdecznie, serdecznie dziękuję. U nas jest bardzo różnorodność zajęć, bo są i zajęcia sportowe, i rekreacyjne, i wyjazdy, wycieczki, czy w czasy i zagraniczne, i krajowe. Także oferujemy bogatą, mamy bogatą ofertę. Szanowna Pani Prezes, drodzy goście, wspaniali słuchacze, jesteście dumą z pewnością Bielawy, ale jesteście także dumą powiatu dzierżoniowskiego. Pokazujecie nam wszystkim, jak powinniśmy żyć. Pokazujecie nam, że z życia powinniśmy czerpać tą radość i za to Wam bardzo dziękujemy. Na kolejne lata życzymy wszelkiej pomyślności, bo tak jak w Waszym hymnie jest, Bielawski Uniwerek to fantastyczna rzecz. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla wszystkich i życzę wspaniałego jubileuszu, świętowania i kolejnych wspaniałych lat. W planie no cały mamy. Teraz przedłużamy jeszcze ten semestr do końca czerwca, a następnie lipiec i sierpień, wrzesień organizujemy wycieczki. Przeważnie jednodniowe po Dolnym Śląsku, bo zaliczamy po kolei różne zamki. Mamy w czasy jeszcze zagranicznie i oczywiście jeszcze wycieczki zagraniczne. Że udało Wam się stworzyć takie miejsce i taką przestrzeń, w którym człowiek spotyka drugiego człowieka, w którym człowiek spotyka wsparcie, bardzo często zrozumienie, bardzo często możliwość podzielenia się swoimi sukcesami, ale też swoimi troskami. Myślę, że ten ostatni rok pokazał nam, jak ważne jest takie miejsce, jak ważny jest drugi człowiek i jak ważne jest to, że mamy obok siebie ludzi, na których możemy liczyć, na wsparcie, których możemy liczyć, albo ci, którym możemy pomóc, którym możemy podać tą swoją pomocną dłoń. Mamy spotkania ciekawymi, bo i nawet pan burmistrz zawsze do nas chętnie przychodzi i podzieli się, co się dzieje w Bielawie. Nasi słuchacze bardzo chętnie na te wykłady przychodzą. Mamy historyka pana Polaka z Wrocławia, z Muzeum Narodowego. Mamy z Wojsławic też pana Nowaka, który też chętnie przyjeżdża. Mamy nawet dwóch bielawianinów, którzy są profesorami na uczelni, a przyjeżdżają do nas na wykłady. Gratulujemy wyjątkowego jubileuszu, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy na cykliczne spotkania organizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bielawie.